Witajcie, to środowy RS News. Paweł Domański, oto najważniejsze informacje Radia Szczecin. RS News zaczynamy od pokazu skrajnej nieodpowiedzialności kierowcy miejskiego autobusu w Szczecinie. Zdarzenie zarejestrowała kamera w samochodzie jednej ze szkół nauki jazdy. Widać, jak autobus linii 59 mimo pulsującego czerwonego światła przejeżdża przez tory. Jak powiedział nam autor nagrania, kilka chwil później pojawił się tam pociąg towarowy. Sprawa trafiła już do SPPK, ale jak się dowiedzieliśmy, komentarz usłyszymy dopiero w piątek. Organizatorzy Sunrise Festival doszli do porozumienia z władzami Kołobrzegu i Radą Osiedla Podczele. To właśnie na mieszczącym się na terenie osiedla dawnym lotnisku ma się odbyć kolejna edycja festiwalu. Wcześniej organizator musiał przekonać do pomysłu lokalną społeczność. Teraz uchwałę o 3-letniej dzierżawie terenu musi podjąć Rada Miasta. Organizator Sunrise Festival ma wpłacić do miejskiej kasy 200 tysięcy złotych rocznie. A teraz na chwilę zaglądamy do szczecińskiej sali sesyjnej Rady Miasta. Jest już pełen skład prezydium, którego nie udało się przegłosować w ubiegłym tygodniu. Bartłomiej Sochański z PiS został wiceprzewodniczącym Rady. Prosił o to sam prezydent Piotr Krzystek. To jednak nie koniec starć. Szczegóły na naszej stronie. To nic pewnego, ale są szanse, że jeszcze przed wakacjami nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego w Trzebieży znów pojawi się promenada. Władze gminy chcą ją odbudować po pożarze, który niemal całkowicie ją strawił. Mają pomóc pieniądze z ubezpieczenia. Remont będzie kosztował od 3 do 6 milionów złotych. Co ciekawe, pomóc chcą też sami mieszkańcy. W internecie zorganizowali zbiórkę pieniędzy na odbudowę. Podpalaczom tymczasem grozi 10 lat więzienia. Rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka trasy średnicowej w Szczecinie. Powstanie między ulicą Arkońską a Aleją Wojska Polskiego. Budowany też będzie zupełnie nowy węzeł Łękno. Pierwszych zmian w organizacji ruchu możemy się spodziewać już w czwartek. Nie przysporzą nam wprawdzie większych problemów, ale i tak trzeba będzie uważać. W tym RS News to już wszystko na kolejne wydanie. Zapraszam jutro o tej samej porze. Pamiętajcie, żeby regularnie zaglądać na radioszczecin.pl i oczywiście słuchajcie nas na naszej antenie. Do zobaczenia i usłyszenia.